Dzisiaj w Galerii Eukasiackich Sław gościmy trenera, który chociaż nigdy nie piastował stanowiska szkoleniowca pierwszej drużyny, to znają go wszyscy piłkarze Łódzkiego Klubu Sportowego, którzy trenowali tutaj od bagatela 4 dekad. Jest z nami Wiesław Pokrywa. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie trenerze, no właśnie, trener, koordynator, wiceprezes, dyrektor sportowy, scout tych funkcji w UKS-ie. Jakbyście wymienić, to by brakło pewnie linijki na wizytówce. No bo przestrzeń dość rozległa. Jakby nie było, jak zauważyłeś, 40 lat to jest sporo czasu. No i była to przede wszystkim moja podstawowa i pierwsza praca zawodowa. Także rozpocząłem w UKS-ie pracę i tutaj skończyłem. No oczywiście równolegle tam próbowałem pracować w szkole, bo to wiadomo, szkoła, no takie były czasy, że w klubie były takie inne płace, podstawowa sprawa to była szkoła, a później trenerzy dorabiali, można powiedzieć, w klubie. W dzisiejszych czasach nie do pomyślenia, całe życie zawodowe w jednym miejscu, ale zacznijmy od początku, bo chociaż jest pan kojarzony, jest pan zżyty z UKS-em, to pochodzi pan z Krakowa. Jak w ogóle tam pod Wawelem zaczęły się te pana związki z futbolem? No, wydaje mi się, że w czasach mojej młodości dużo sport działo się na ulicy, na podwórkach. To był krajobraz taki tradycyjny i nic to nie zmienia. Chodziłem do szkoły podstawowej na Grzegórzka koło lodowiska Krakowi. Była to klasa też taka, gdzie było sporo sportowców, niektórzy zostali dobrymi hokeistami, niektórzy lekkoatletami, kolarzami, a niektórzy grali w piłkę. No, mnie się udało dostać do Wisły. Klasa moja uczestniczyła w turnieju dzikich drużyn organizowanej cyklicznie przez Wisłę i tam przychodzili trenerzy i wyłaniali tam chłopców, których chcieli widzieć na treningach. No i tak rozpocząłem treningi pod okiem trenera Grabki, który tam był też postacią dość znaną w Krakowie, bo jako jedyny turniej młodzieżowy, który odbywa się w Krakowie, to jest właśnie imienia Adama Grabki. Na jakiej pozycji wtedy zaczynał pan? Znaczy byłem wysoki jak na te czasy. To jest tam, no, jako mały chłopak też już nie wzrost był taki też w miarę słuszny. I ustawiałem się w obronie, tak mnie trener widział. I moja taka centralna pozycja to było środkowy obrońca. Z kimś znanym, z kimś, kto później przebił się do tego poważnego futbolu, miał pan już wtedy okazję rywalizować? Tak. To była fajna grupa się tworzyła przez szereg lat, już nie mówiąc o fajnych, o dobrych trenerach, którzy w tym momencie pracowali w Wiśle. Ale w drużynie byłem ze Zdziskiem Kapką i z Markiem Kusto. To byli moi koledzy, którzy no później zrobili jakąś tam karierę. Można powiedzieć, to jest, no, jak należy. Ten kontakt z nimi gdzieś tam do tej pory udaje się utrzymać? Tak. To są takie jeszcze znajomości dość rozległe. Tym bardziej, że Zdzisek Kapka tutaj trochę był w Łodzi, pracował. Tu w UKS-ie nawet miał taki epizod nieduży. Także mam z nimi kontakt, ilekroć jestem w Krakowie, to również spotykamy się przedtem na meczach, teraz częściej też na pogrzebach naszych starszych kolegów czy trenerów. Często odwiedza pan rodzinne strony? Znaczy, mam dość dużo rodzinę w Krakowie. Rodzice już nie żyją, ale mam brata, dwie siostry. Plus tam jady kuzynów i tak dalej, i tak dalej. Także przedtem jeździłem częściej, teraz trochę rzadziej z racji tej, że rodzice nie żyją, a obecnie czasy są takie, jakie są, no to człowiek tak raczej unika wyjazdów. A co sprawiło, że nie zaistniał pan na tyle mocno, jak wspomniani koledzy? Czy to jakieś problemy zdrowotne, czy po prostu inne priorytety życiowe zadecydowały? Wydaje mi się, że zabrakło może trochę talentu, trochę zdrowia, trochę szczęścia. Bo ja dostałem szansę, byłem w kadrze pierwszego zespołu,
trenowałem z takimi zawodnikami jak Szymanowski, Musiał, Maculewicz, Kmiecik. To byli zawodnicy, z którymi była przyjemność obcować. Później zaczęła się taka zmiana, ofensywa młodzieży, czyli ja też byłem młody w tym czasie, ale przyszli jeszcze młodsi. To byli podwójni mistrzowie Polski, wychowani przez trenera Franczaka, który również mnie trenował na pewnym etapie. I to była grupa już taka naprawdę mocna, bo jeszcze do dzisiaj te nazwiska tam gdzieś się przewijają. To był Adam Nawałka, to był Andrzej Iwan, to był Krzysiek Budka, Lipka, Jałocha. No to plejada naprawdę, Skrobowski i Piotrek, to byli zawodnicy, no nie wiem jak się skąd taki rocznik wystrzelił, ale oni jak gdyby wyparli tych średniaków z kadry. Czyli po roku oni weszli do kadry, ja musiałem podjąć decyzję, co robić dalej ze swoją przygodą. No właśnie, jakie wtedy brał pan opcje pod uwagę? Gdzieś przenosimy zmianę klubu, czy już od razu stwierdził pan, że chce iść w bycie trenerem? Próbowałem, zastanawiałem się, co zrobić. Ponieważ tutaj w Łodzi była moja dziewczyna narzeczona, ta obecnie żona, no to tak trochę uderzyłem w kierunku Łodzi i znalazłem nawet taki mały epizod tutaj w starcie Łódź. Starta walczyła o drugą ligę, nastąpiła wymiana, ja podszedłem do startu, start Wisła pozyskała siatkarkę, takie były transfery. No i tutaj próbowałem, niestety kontuzje zaczęły się odzywać, stawów skokowych przede wszystkim i to uniemożliwiło mi takie mocniejsze wejście. I podjąłem decyzję, że praca trenera plus szkoła, no i tam i koniec studiów, to akurat tak się to wszystko wiązało. Czyli do Łodzi trafił pan za głosem serca? No, można powiedzieć, że tak, choć spotkałem swoją żonę, gdyby można było w Zakopanem. Wtedy tam często jeździłem kilka razy w roku, spotkaliśmy się na Harendzie, to jest taki teraz ośrodek pod Zakopanem. W Zakopanem jeszcze tam jest słynny teraz wyciąg i fajne miejsce. I tam poznałem swoją żonę w klasie maturalnej, no i tak to trwa do dzisiaj. Czyli łącznie z tym okresem to już grubo ponad 40 lat. Wspomniał pan nazwisko Adama Nawałki, czy chociaż przez ułamek sekundy wtedy przemknęło wam, że to może być przyszły selekcjoner reprezentacji Polski? Adam miał takie podejście solidne, miał duży talent, był dobrze przygotowany wytrzymałościowo, był ambitny i pewny siebie i to te cechy powodowały, że łatwiej mu było przebijać się dalej. No, w młodym wieku awansował przecież do reprezentacji Polski, pojechał do Argentyny. Po Argentynie wrócił, pojechał na festiwal młodzieży na Kubę. Sam zresztą wtedy mówił, że no muszę jechać, bo tam jadą ludzie, którzy będą rządzili Polską, no bo faktycznie tak wyszło. Ja nie mówię, że tam była Marela Rodowicz, ale był Kwaśniewski Aleksander, który wiadomo, jaką zrobił karierę polityczną. Także tu miał rację, ale tam troszeczkę jakby no, bez treningu wrócił do kraju. Presja, żeby jak najszybciej na boisku, no bo to reprezentant Polski i tak dalej, tak wyszedł, nie był bardzo przygotowany. Złapał jedną kontuzję, wyleczył, następnie poszła druga i tak powoli Adam zwijał żagle, mając naprawdę jeszcze możliwości duże, ale niestety tu zdrowie również pokrzyżowało mu plany. Szybko odnalazł się pan w tej przemysłowej mocno wówczas jeszcze wtedy w Łodzi, która kontrastowała z Krakowem, który miał przecież zupełnie inny charakter. Tak, nie było łatwo. W ogóle Wisła, Start, całkiem inni ludzie. No, ale miałem w obwodzie narzeczoną, w związku z tym mogłem się tutaj w tej Łodzi trochę bardziej się rozejrzeć, nie tylko od strony takiej trenersko-piłkarskiej, ale również i tak prywatnej. A jak już się stało, że Start zamienił pan na łódzki klub sportowy? Tak jak powiedziałem, kontuzję próbowałem, ale to było bez sensu ciągnąć na siłę, ponieważ ja pracowałem rok w szkole w Krakowie, tam udało mi się wygrać taki wielki turniej Baw się razem z nami. Tam Sztur prowadził, Hala Wisły, telewizja. Malutka szkoła ze Śródmieścia nr 4 pokonała naprawdę
wielkie szkoły. W związku z powyższym dostałem opinię zdolnego nauczyciela, to przyszło do Łodzi i skierowali mnie, przenieśli mnie do szkoły 137 na Rytkini. Tam pracowałem rok i później do 164. To jest szkoła, która jest tu na zaplecze UKS-u na Karolewie. Także taka była przygoda tutaj szkolna, a ponieważ prezes Szyfliński, wtedy była taka współpraca szkoła z UKS-em, nauczyciele UKS ściągał trenerów, znaczy nauczycieli, którzy pracowali w szkole, żeby szkolili w szkołach i przekazywali dzieci do tego. To był mój pierwszy kontakt, 79 rok i tak to się rozpoczęło, a później była propozycja UKS-u, trener Mało Lepszy był wówczas koordynatorem, tam jakiś swój wywiad przeprowadził i podjąłem pracę. Pamięta pan swój pierwszy dzień przy jeszcze tutaj, jak to wtedy wyglądało? Na pewno był to taki dzień pełen niespodzianek, ale przede wszystkim znakomity człowiek, koordynator, trener z Mało Lepszy, Zygmunt, który wprowadził mnie bezboleśnie. A ponieważ tutaj też była bardzo fajna atmosfera wśród trenerów, bo był duży przekrój, byli trenerzy młodzi, trenerzy pracujący w szkołach, trenerzy starsi, włącznie nam na przykład z Robertem Grzywoczem czy inżynierem Czesławem Kozłowskim. To byli trenerzy, którzy też, pasja to piłka, zawód to gdzie indziej. Także, że tutaj naprawdę były różne przekroje, ale atmosfera była znakomita od samego początku, także nie było problemów z adaptacją, a ponieważ trafiłem od razu na fajną już taką, ta grupa zaczęła się tworzyć, moja pierwsza, rocznik 70, to były fajne dzieciaki, w związku z powyższym łatwo i przyjemnie się rozpoczęła praca. To w tej pierwszej drużynie, którą miał pan przyjemność prowadzić, kto między innymi występował? Od samego początku był Tomek Wieszczycki, który mieszkał tutaj po sąsiedzku. Później zresztą chodził do mojej szkoły 164, czyli miałem z nim kontakt od dzieciaka przez całą podstawówkę. I on był takim zawodnikiem, ale był młodszy, on był 71 z grudnia, a drużyna moja była 70 rocznik, w związku z powyższym. On wyglądał, no był drobny, mały, ale było widać, że ma talent. No. Także nie trzeba było się za bardzo wysilać, żeby go wychwycić i on był dla mnie zawodnikiem priorytetowym i można powiedzieć, że czasami drużynę się stwarza po to, żeby wypromować jednego, dwóch zawodników i taką rolę właśnie Tomek spełnił w tym zespole. Mimo, że drużyna była fajna, wyrosło w paru fajnych zawodników, paru fajnych działaczy, biznesmenów, no także to była bardzo, bardzo taka ciekawy zespół, a ponieważ prowadziłem ich od inicjacji do wieku seniora, czyli szereg lat, w związku z powyższym znałem chłopców doskonale i mamy kontakt do dzisiaj. To kto jeszcze wtedy reprezentował barwy tamtej drużyny? Wtedy Rafał Pawlak był jeszcze też takim drobnym, małym chłopcem, który potrzebował trochę wsparcia i praktycznie wybił się dopiero na sam koniec wieku juniora. Był Jarek Dziedzic, który trochę doszedł do nas troszkę dwa lata później, który się wyróżnił w tym zespole. Także, że to były takie zespoły, które, znaczy tacy zawodnicy, którzy no, ci najlepsi to byli najmniejsi. Po roku trenowania wyjechałem, a gdzieżby, do Krakowa na sparing z Wisłą. Tam Hubert Skupnik prowadził też taką drużynę moich rówieśników. Wzięli nas tam na taki trenek jezierski, prowadził pierwszy zespół, jechaliśmy na autokarem, duża przygoda, oni mieszkali gdzie osobno, my gdzie indziej. W domu turysty, no i doszło do meczu na krótkim boisku, krótkie rogi, trochę nas zaskoczyli i dostaliśmy tam srogie lanie, bo przegraliśmy 13-1 na dzień dobry. No, była to taka porażka, która troszeczkę spowodowała, że zacząłem trochę inaczej patrzeć na tą drużynę i dokonałem pewnych zmian, wzmocniłem fizycznie ten zespół i w rewanżu wygraliśmy tutaj na UKS-ie też przed takim, jako przedmecz, wygraliśmy 3-1. No i oprócz tych wyników później takich indywidualnych, bo wyszli z tego zawodnicy, to zdobyliśmy Mistrzostwo Polski w juniorach młodszych z tąże właśnie drużyną, a Hubert Skupnik ze swoją nie zaistniał w ogóle na poziomie ogólnopolskim.
tych sukcesów za chwilę jeszcze przejdziemy. Chciałem wrócić do czasów studenckich, bo kończył Pan 3 uczelnie, krakowską AWF, wrocławską AWF i jeszcze stołeczną szkołę trenerów. Ten pęd do rozwijania warsztatu sprawił, że aż 3 dyplomy Pan posiada? No tak się złożyło. Rozpoczynałem w Krakowie na Akademii Wychowania Fizycznego. Tam odbyłem studia, które no, trwały bez przeciągania 4 lata. Następnie, ponieważ no, zacząłem to przenosiny tutaj do Łodzi i jakieś plany moje zaczęły się krystalizować, w związku z powyższym musiałem tam już sfinalizować te studia i udało mi się. Dlatego podjąłem od razu jeszcze przed końcem studiów pracę w szkole podstawowej numer 4, tak jak wspominałem. I to były pierwsze moje kroki. Później trzeba było podnosić swoje kwalifikacje, trzeba było zrobić studia podyplomowe. W związku z powyższym we Wrocławiu zrobiłem taką specjalizację z piłki nożnej z dobrymi wykładowcami. Także to były takie dość ciekawe i budujące studia. No a koniec to tak już można powiedzieć na do widzenia. Zmieniły się czasy w 2000 roku. Trzeba było, zaczęły się zmieniać przepisy, czyli nie wystarczały dyplomy trenera pierwszej klasy, tylko trzeba było mieć te dyplomy, które są w tej chwili obowiązują, czyli UEFA A Pro i czy tam wcześniejsze jakieś B nawet. W związku z tym trzeba było zrobić szkołę trenerów i mimo, że już wydawało mi się, że powoli kończę karierę, no to wybrałem się do studia 2008 rok, Warszawa, ciekawe rzeczy, był haker, piechniczek, Czesi, Słowacy, Stadion Śląski, Warszawa, bardzo fajne, tego to był kurs UEFA Pro, UEFA i tam wielu trenerów z tej grupy później prowadziło zespoły ligowe. Nawet teraz trener Górnik Zabrze, to trener z tego kursu, później z Lechia Gdańsk, to wszystko są ludzie, którzy wtedy na tym kursie uczestniczyli. To była bardzo fajna sprawa, mimo że była kosztowna, bo to trzeba było się indywidualnie utrzymać, indywidualnie opłacić to studium, ale opłacało się ze względu na kontakt z ciekawymi ludźmi, z wykładowcami, tak jak mówię, Engel, Piechniczek, dodatkowo Behaker, to były fajne wykłady. Także to były kosztowne, ale wartościowe. Czyli pozytywnie wspomina Pan swoją przygodę studencką? No tak, nie miałem problemów, można powiedzieć, dlatego to mnie troszeczkę tak niosło. Bo gdybym miał może jakieś nieznane egzaminy, poprawki czy jakieś problemy, to pewnie bym się może i zniechęcił, ale ponieważ szło mi to dość gładko, no pewnie, że nie tylko dlatego, że się bardzo dobrze uczyłem, ale no człowiek jakoś nabrał w życiu no taką umiejętność zdawania, poruszania się i to powodowało, że tak jakoś dość lekko to studiowanie poszło. Jakim klubem był KS na przełomie lat 70. i 80., kiedy tutaj Pan pierwsze kroki stawiał? Z dobrą kadrą szkoleniową. Wtedy był praktycznie UKS Widzew. Czy można powiedzieć, połowa młodzieży szła na Widzew, połowa na UKS. Ponieważ myśmy mieli zdecydowanie lepszą bazę szkoleniową niż Widzew. Bo jak przyjeżdżały tu drużyny z Polski, z Krakowa, Wisła, stali w oknach w szatni na tym starym stadionie i patrzyli na boiska, to wszędzie była trawa, to było boisko to na wprost okien, później tam z boku tak zwany pod lasem, później było to małe boisko, później boisko we wnęce, także to było widać, no, 4 boiska na pierwszy rzut oka. To na te czasy to był fajny kapitał, no, było to jeszcze słynne za kotłownią bez trawy. I to było fajne, niemniej jednak jakość tych boisk nie była najlepsza. To boisko na wprost było zawsze boiskiem dla pierwszej drużyny, tam było zadbane, a później mnogość tych drużyn na tych niewielkiej ilości boisk powodowała, że te boiska się psuły, a ponieważ w pewnym momencie jak gdyby zakłady przestały finansować sport w Łodzi, to było początek lat 80., w związku z powyższym no, miasto przejęło finansowanie, były to symboliczne płace w tym okresie, ale atmosfera plus to, że mogłem się utrzymać ze szkoły, a tutaj jak gdyby dorobić finansowo,
no to powodowało, że ten początek był naprawdę sympatyczny. Sportowo to szło nie najgorzej, towarzysko również. Także mimo, że ta baza była trochę słabsza niż powinna być, to ten pierwszy okres wspominam bardzo dobrze. A jak wypadał ten ówczesny okres w zestawieniu z Wisłą, którą wtedy też pan dobrze znał? Jeżeli chodzi o seniorów, to pamiętam, byłem na obozie z juniorami w Myślenicach i Wisła pojechała na pierwszy mecz na UKS, który UKS awansował do pierwszej ligi. Ja jeszcze byłem wtedy, tak jak mówię, w Wiśle, przyjechali na to zgrupowanie po tym meczu. Przegrali chyba 3-1 przy komplecie publiczności z obklejoną bieżnią. Także tutaj UKS seniorsko fajnie się miał. To były te czasy początkowe, później to co powiedziałem, szturmowała młodzież, były Mistrzostwa Świata w Monachium, pojechało czterech z Wisły, Musiał, Szymanowski, Kmiecik, Kusto, czterech zawodników z Wisły. Także Wisła dobrze wyglądała, UKS rozpoczynał, można powiedzieć, zabawę w pierwszej lidze i trwała ona bardzo długo i było kilku znakomitych zawodników. Także może nie było wyników sportowych, ale była naprawdę, było na kogo popatrzeć, było się od kogo uczyć. A jak zapamiętał pan pierwszą drużynę UKS-u? Wtedy tutaj trafił pan już do Łodzi? No przede wszystkim ci dobrzy zawodnicy. Sadek, Terlecki, Bulzacki, no to byli Tomaszewski. No, to byli zawodnicy, na których chętnie się przychodziło. Przychodziła młodzież, przychodzili trenerzy i to uważam, że no, było to ciekawe, porównywalne do Wisły, a nawet bym powiedział, że w niektórych etapach tutaj UKS przerastał Wisłę, jeżeli chodzi o organizację, o atmosferę. Także w porządku to wszystko wyglądało. Jak zapamiętam pan atmosferę na trybunach tego starego stadionu? No to była tak porównywalna, choć tu przychodziło więcej ludzi, był większy stadion. Wisła miała kryzys. Ja pamiętam, jak przyjeżdżałem do Krakowa, były zburzone trybuny, jedna dobudowana, taka sztuczna, w UKS Wisła, gdzieś w drugiej lidze i mówię, nie wygrzebiam się. Później prezes cupiał i tam się sytuacja odwróciła. A tutaj cały czas byli kibice, była drużyna, był stadion. Kto był pana trenerskim wzorem, idolem na tym początku przygody z pracą szkoleniową? Znaczy miałem dwóch bardzo dobrych trenerów. Jeden to był trener Franczak, już nie żyje, i trener Kurdziel. Myślałem nawet, że ten trener, który tutaj przyjechał razem z Probierzem, trenerem, to jest jakaś rodzina, ale okazało się, że nie. Znaczy to byli znakomici trenerzy. Jeden jak gdyby dostał szansę prowadzenia zespołu pierwszego z seniorów, tam mu nie wyszło i tak się zakończyła jego kariera. Szkoda, bo był idealnym trenerem do pracy z młodzieżą. Także jeżeli chodzi o Kraków, to tacy ludzie, no w UKS-ie wtedy, no tak jak powiedziałem, to był trener, koordynator, znakomity człowiek, Zygmunt Małolepszy, pracował dla trenerzy jak Gutowski, jak Tylak. Z pierwszą drużyną często mieliśmy kontakt z trenerem Jezierskim, który też tutaj trenował, wracał i to była też ciekawa postać, przyjemnie go było posłuchać, posiedzieć w jego towarzystwie. Także tu też wspominam to jedną i drugą stronę bardzo sympatycznie. Popularny Napoleon interesował się drużynami młodzieżowymi, postępami, jakie koszy naruszniki robiły? On nie potrzebował dużo patrzeć. Pamiętam, jak graliśmy taki półfinał na HKS-ie, bo to był remont boiska i Adam Grat poszedł pod skrzydło, strzelił bramkę, Jezierski wyszedł, wziął go do kadry. A jak traktował młodzież? Ten rocznik 70 na obóz letni Jezierski zabrał z tej drużyny 8 zawodników. Zabrał Pawlaka, Wieszcza, Dziedzica, Solarka, Woretę. No jeszcze tam, jeszcze ze dwóch, tylko w tej chwili uciekła mi nazwiska. No to ciekawe, to były też postacie, znaczy Robert Woreta to też był chłopak, który
miał talent, był inteligentnym graczem, ale niestety trochę taki był graczem, który potrzebował trochę może innego prowadzenia, bo spalał się w meczach zdecydowanie. To go co trema zjadała, to był gość, który osiągnął jakiś sukces zawodowy, skończył tej ekonometrię na Uniwersytecie Łódzkim i był w Łodzi nawet dyrektorem Banku Narodowego Banku Polskiego przez ileś tam czy jakiś czas. Później w Stanach z Balcerowiczem tam się udzielał. Nie wiem nawet w tej chwili, jaka jego sytuacja jest, ale był to człowiek, który w tej piłce mu nie wyszło do końca, mimo talentu, ale wykazał się w innej dziedzinie. Do tych niespełnionych talentów też jeszcze przejdziemy, a teraz chciałem zapytać, jakim właściwie trenerem był Wiesław Pokrywa, co cechowało drużynę przez niego prowadzone? To znaczy ja bardzo kochałem ten sport jeżeli ktoś by zapytał, jakie było moje hobby, to była piłka nożna, to była praca z drużyną. W szkole też sobie dobrze radziłem, miałem też niezłe wyniki, klasy sportowe. W klubie udawało mi się również w jakiś tam sposób prowadzić zespoły, które sięgały po jakieś tytuły, awanse. Także przede wszystkim miałem chęć, po drugie chciałem się dokształcać. Zresztą rozmawialiśmy na ten temat, bo to tak powinno mniej więcej wyglądać. No i poświęciłem się temu tematowi. Uważam, że byłem trenerem w miarę solidnym i takim przygotowanym do pracy. A jeżeli chodzi już o te czysto sportowe aspekty, jak się drużyny prowadzone miały prezentować? To znaczy największy sukces to ten pierwszy zespół 70. rocznik. Przypadek zadecydował, że nie powtórzyliśmy za rok Mistrzostwa Polski i graliśmy z Gwarkiem na HKS-ie, tak jak tam wspominałem. Prowadziliśmy z Gwarkiem Zabrze, prowadzony przez tam Kowalskiego, tego trenera znanego. Prowadziliśmy 2-0 i na początku meczu, znaczy przy wyniku 2-0 w końcówce pierwszej połowy Wieszczu miał z linii pusta bramka, chciał z orkiestrą uderzyć do pustej bramki i z metra i trafił w poprzeczkę. I z tego 2-0 jakoś zaczęli analizować tą sytuację niewykorzystaną. Zrobiło się 2-2. Przegraliśmy ten mecz w konsekwencji 5-3. Także to była dramatyczna sytuacja. Nawet przez wiele lat, dopóki Wieszczu tam nie przeżywał innych ważniejszych później historii, no to wspominał to jako największy jego traumę. Niewykorzystanie tej sytuacji. Także to była taka trochę przypadkowa jakby porażka. Zresztą zawsze mówili o tym, że gdybyśmy szli na 3-0, to nie byłoby, już byłoby po meczu, tak twierdził Kowalski. Zresztą przez wiele lat żeśmy się spotykali, rozmawialiśmy na ten temat. Także to był taka drużyna, która wyszli z tej drużyny i z zawodnicy indywidualnie i osiągnęliśmy jakiś sukces drużynowy. Po drodze było jeszcze kilka drużyn juniorskich. Wprowadziłem taki zespół krótko, gdzie w półfinale graliśmy też z Gwarkiem, ale w Zabrzu, w taki mecz już po wyjściu z grupy, sędziowie nie przyjechali z Krakowa, Bartosik nie przyjechał i sędziowali sędziowie miejscowi. W tej drużynie zagrał Piszczek, grał w ataku. Miał jechać na Mistrzostwa Europy, ale jeszcze trochę poczekał, zagrał te dwa mecze. No i on, można powiedzieć, nas pokonał sam. Strzelił nam te dwie bramki, tutaj w rewanżu jedną. I przegraliśmy ten mecz. Co by było, gdyby byli sędziowie, bo mieliśmy sytuację, mecz był wyrównany. To by się zobaczyło, ale niemniej jednak no, po dobrych meczach odpadliśmy. A sprawcą był ten zawodnik, który później osiągnął jakiś naprawdę poważny sukces, grając jako obrońca, nie napastnik. Kolejne drużyny, to tak, żeby nie przynudzić, prowadziłem różnie seniorów. Zrobiliśmy awans do czwartej ligi w drużynach rezerw. Też to był ciekawy zespół. Następnie z Grześkiem Wesołowskim prowadziłem młodą ekstraklasę w pierwszej edycji tych rozgrywek. Był to fajny pomysł, niezła inicjatywa, młoda ekstraklasa, niemniej jednak jak Boniek wrócił znaczy został prezesem, została zlikwidowana. Także wydaje mi się, że dobry projekt, nie do końca jak przemyślany na zakończenie tego projektu.
Były to ciekawe mecze, grało się z drużynami pierwszoligowymi. Idea była taka, żeby grać na głównych boiskach. To była też przygoda dla chłopaków, szatnia pierwszego zespołu, główna płyta. Były to ciekawe mecze. Później to się psuło, drużyny szykowały zastępcze stadiony, no przed UKS. Myśmy grali wiecznie na wyjeździe, bo swoje mecze rozgrywaliśmy w Głownie. Czyli wyjazd do Głowna, a później wyjazd na inne stadiony. Wszyscy użyczali pierwszej płyty głównej, u nas jakoś tak wyszło, nie pamiętam już z jakich przyczyn. Skoro już o tym rozmawiamy, to zestawiając młodą ekstraklasę z Centralną Ligą Juniorów, jakby pan te dwa projekty porównał? Centralna Liga Juniorów jest dla wszystkich. Kto ma dobry zespół, dobre szkolenie, dobrą akademię, to może w tej centralnej lidze grać. W młodej ekstraklasie grały drużyny, te, które miały swoich przedstawicieli seniorak w ekstraklasie. I tym się różniła, czyli mogła być drużyna słabsza, ale ponieważ pierwszy zespół był występował w ekstraklasie, no to automatycznie uruchomiony był również zespół młodzieżowy. To była taka jedna mała różnica. Poza tym w tych seniorskich, w tych młodzieżowych ekstraklasie mogli grać zawodnicy dwóch czy schodzących z pierwszego zespołu starszych. Myśmy też korzystali z takiej historii, nawet późniejszy reprezentant Brazylii grał w młodej ekstraklasie, niczym się nie wyróżniał zresztą, bo taki chodzonego grał i w sumie to nie pasował w ogóle do tego. Zresztą tu w UKS-ie kariery nie zrobił, zrobił ją dopiero później, jak UKS odszedł. Ale były takie właśnie możliwości konfrontowania się z takimi drużynami. Pamiętam, jak Wisła wtedy zdobyła Mistrzostwo Polski, to do Głowna przyjechał zespół po przygotowaniach, jakieś na dwa dni byli gdzieś na jakimś zgrupowaniu, przyjechali, no praktycznie było sporo zawodników tam z pierwszej drużyny, pokonali nas ledwo, ale zdobyli Mistrzostwo Polski w tej pierwszej edycji. To Mistrzostwo Polski w 1987 roku traktuje pan jako swój największy sukces? Czy są jakieś osiągnięcia, które ceni pan na równi, albo może jeszcze bardziej? Wydaje mi się, że zawsze trener powinien coś podnieść do góry, czyli jakiś puchar dla zwycięstwa. No, graliśmy w różnych turniejach, wygraliśmy międzynarodowe turnieje, jeździliśmy regularnie do Francji, wygraliśmy duży międzynarodowy turniej na północy Francji. Tam pokonaliśmy w finale Weilebeka, duński zespół, wygraliśmy ze Stoke City. Tam paru zawodników się ujawniło i dobrze się zaprezentował, między innymi Jarek Dziedzic tam wypadł znakomicie i poleciłem go po przyjeździe trenerowi Jezierskiemu, że jest to chłopak naprawdę, którego warto zainwestować. Także to był tak, ale to tak jak mówię, no, najważniejszy sukces to jednak Mistrzostwo Polski, to jednak to się pamięta i to jednak zostaje gdzieś w kartotekach. W jaki sposób zostało to docenione, było świętowane? No tak, nie było okazji. Ja pamiętam, dostałem nagrodę, dostałem adapter. No taki zwykły. Także to była moja premia za zwycięstwo. Próbowałem również w jakiś sposób chłopakom zrobić jakąś niespodziankę czy jakąś premię. Udało mi się nie zorganizować, ale uczestniczyć w turnieju w Batumi i chłopakom przekazałem, że jest to nagroda za Mistrzostwo Polski w juniorach młodszych. Pojechaliśmy na ekstra wyjazd. Kilka dni w Moskwie, za czasów już Gorbaczowa, pierestrojki, kilka dni w Moskwie, Batumi, powrót i znowu w Moskwie. Były takie sytuacje, że tam no, chłopaki, to znaczy po latach wspominali to znakomicie i dziękowali bardzo za to, że ja postarałem się że o to, co tam zobaczyli, bo i Wszechzwiązkowa Wystawa, i Tretiakowska Galeria, no zobaczyli tyle rzeczy, że później już nie było szans tam się wbić i coś takiego pooglądać. I to im dopiero po czasie widzieli dużą korzyść z tego wszystkiego. A tak to trochę zabawowo, trochę handlowali, bo to wiadomo, były takie czasy, że się handlowało różnymi rzeczami. W Batumi posprzedawali ciepłą odzież, bo tam szła ich chłody. Samoloci się dowiedzieli, że w Moskwie jest minus 15 stopni. Jeden miał tylko kurtkę, w związku z powyższym, jak wychodzili z Rosji, tego hotelu już nie ma, ale jak wychodzili z Rosji na jakieś tam zakupy czy spacer, no to wychodził
jeden w kurtce wracał, przekazywał kurtkę, szedł następny. Także to był taki trochę humorystyczny moment. Ale był to znakomity wyjazd, bo samolotem Moskwa, tam w Ostankino żeśmy jedli kolację na tej wieży telewizyjnej. No było dużo rzeczy, żeśmy zobaczyli i fajnych. W Batumi również było ciekawie, słonecznie, było parę też humorystycznych momentów. Także to była nagroda za Mistrzostwo Polski, którą ja jak gdyby wkręciłem chłopaków, żeby dać im jakąś tam satysfakcję, a wtedy pieniędzy nie było, żeby uhonorować w inny sposób. Jak doszło do tego, że ty podjął pan funkcję koordynatora szkolenia młodzieży w okresie? Trener Zygmunt Małolepszy przestał być koordynatorem, gdyby no, ubrał przysłowiową czapkę i go w klubie nie było. Nie wiem dlaczego, później próbowaliśmy z nim kontaktować się na różne sposoby, z różnego rodzaju, z okazji różnych akademii, nie pojawił się w klubie i on zostawił całą tą robotę, przejął temat Mirek Dawidowski, też mój kolega, który przychodziliśmy razem do UKS-u, można powiedzieć w tym samym czasie, on rok później po mnie, ale przyjaźniliśmy się do dzisiaj, zresztą do dzisiaj. Mirek Dawidowski został koordynatorem. Może tam jeszcze po drodze były jakieś inne epizody, ale Mirek Dawidowski konkretnie. Później, ponieważ stworzyła się szansa założenia SMS-u, ja zresztą byłem w tym projekcie, uczestniczyłem, bo to powstał projekt w PZPN-ie i trzeba było stworzyć tak, że znaczy, nie to, że z nakazu powstają szkoły, tylko ja, Wiesław Pokrywa, i przyjeżdżam do Łodzi, zakładam szkołę, dobieram ludzi i to tak powinno funkcjonować. Ponieważ ja nie miałem inne plany, a Mirek Dawidowski bardzo jakoś tak no, pasował mi ten temat, bo tam akurat rodzice dobrze funkcjonowali, Roman Stępień, Matusiak, to oni stworzyli taką grupę, która założyła ten SMS i jak gdyby do dzisiaj funkcjonują w bardzo dobrych tam merytorycznie warunkach. No jak Mirek odszedł do SMS-u, no to nie mógł tutaj już w UKS-ie pełnić żadnej funkcji, ani, bo tam był dyrektorem i tak dalej. Ja przejąłem tą funkcję po Mirku Dawidowskim i to był, no i ciągnąłem to dość długo, bo najpierw to były sprawy prezesa Ptaka, to był chyba jeden z lepszych czasów w UKS-ie, bo finansowo żeśmy lepiej stali, ten tak dbało to, zresztą wyniki były wtedy znakomite, bo zdobyliśmy Mistrzostwo Polski w seniorach, podwójną koronę w juniorach, bo to był rok 99, gdzie zdobyliśmy Mistrzostwo Polski w juniorach starszych, juniorach młodszych, co wydaje mi się, że będzie trudne do powtórzenia. Czyli to był taki dobry okres. No, moja rola była dość taka, no, może i dość konkretna. Prezes Ptak korzystał chętnie z różnych porad, robił zebrania, jeździliśmy często do Rzgowa na różne nasiadówki, tam się tworzyły różne koncepcje. No i w pewnym momencie doszło do sytuacji takiej, że jest dwie drużyny wygrywają tutaj Łódź i na którą postawić, czy na juniorów młodszych, trenera Dawidowskiego, czy na juniorów starszych, gdzie trener Lirka prowadził tych juniorów. Priorytetowa bardziej była ta drużyna trenera Dawidowskiego, ponieważ to był wicemistrz Europy, później mistrz Europy, w związku z powyższym ta rywalizacja na tym poziomie była taka dość ciekawa i prestiżowa. W związku z powyższym wszystko wskazywało na to, że postawimy jednak na juniorów młodszych. Ja przekonałem prezesa Ptaka do tego, żeby zaryzykować i pociągnąć jedno i drugie. Może się uda. No i po takiej krótszej analizie ten prezes Ptak powiedział, dobra, jedziemy, spróbujemy. No i udało się zdobyć Mistrzostwo Polski najpierw w juniorach starszych, za kilka miesięcy w juniorach młodszych. Także trochę żeśmy zaryzykowali, ale udało się. Poza taką pracą czysto administracyjną, jakie jeszcze obowiązki wtedy miał pan koordynator? To znaczy na początku prowadziłem zespół jeszcze, prawda? Prowadziłem juniorów, później rezerwy, to był prezes Goszczyński, później młodą ekstraklasę z Grześkiem Wesołowskim. Także to były takie, można powiedzieć, podwójna funkcja. W momencie, kiedy przyszły takie ciężkie czasy dla UKS-u, ponieważ UKS spadł z ligi, później sprawy były te w niewyjaśnionych
takich organizacyjnych rzeczy, papierkowych. W związku z czym to się przeciągało, ŁKS popadał w coraz większy kryzys. Pamiętamy też, jak to było. Znowu to był taki totalny kryzys, gdzie widać było, że ŁKS może tutaj nawet może przestać istnieć, bo były apetyty różnych stowarzyszących tutaj różnych ekip i klubów, żeby ŁKS wchłonąć w inne struktury, ale udało nam się zawalczyć i to była taka najtrudniejsza moja rola, ponieważ zdeterminowany zrobiliśmy wszystko, żeby utrzymać, bo na tym to polegało, żeby nic nie było ważniejszego, tylko to, żeby ŁKS utrzymać. Udało się, mimo że nie było pieniędzy, ale przez to, że założyliśmy akademię i wtedy ja w tej akademii byłem wiceprezesem i ta moja funkcja właśnie wtedy zaczęła się taka bardziej już biurowa niż trenerska. Liczył pan kiedyś, z iloma różnymi drużynami ŁKS-u miał pan okazję pracować? Jest kilka drużyn juniorskich, z jednymi pracowałem dłużej, bo pracowałem również z rocznikiem 75, też bardzo ciekawy rocznik. Tam było paru zawodników takich utalentowanych, bo był Majewski, był Białas, Świerczyński, Jakiel, Tomasz Salski. To była grupa fajnych, zdolnych i ambitnych chłopaków. Wydawało nam się, że jesteśmy najlepszą drużyną, zresztą rywalizowaliśmy z Orłem. Tu wygraliśmy na Aleja Unii 4-1 z Orłem, niestety przegraliśmy rywalizację w grupie. Później po latach się okazało, że w do młodzieży, może nie korupcja, ale zamieszali trochę sędziowie i powstała jakaś grupa, która zrobiła wszystko, żeby mistrzem był Orzeł, a nie my. Mimo że mieliśmy naprawdę dobry skład, bo był i to, co wymieniłem tych zawodników, później jeszcze Igor Sypniewski. To była drużyna, która zdecydowanie była lepsza od Orła, a Orzeł wygrał rywalizację. No i tak jak powiedziałem, okazało się, kto się przyczynił do tego stanu rzeczy. Nie mogę nie zapytać w tym momencie, jakim piłkarzem był Tomasz Salski? Nawet tak analizowałem jego karierę. Był ambitny, był konsekwentny i wiedział, czego chce. I bardzo zależało mu na tym, żeby być dobrym piłkarzem. Nawet patrzyłem w różne notatki, różne sprawdziany, to był w czołówce, można powiedzieć, że był na drugim miejscu w tych wszystkich sprawdzianach motorycznych i czysto piłkarskich. Także tu wyglądał dość ciekawie, był zawodnikiem takim dość konsekwentnym, twardym. No, dobrze to wyglądało. No, karierę mu przerwał wypadek samochodowy, który można powiedzieć zakończył karierę. A jak wyglądała sytuacja z Igorem Sypińskim? Czy już wtedy od samego początku były symptomy tego, że te problemy wychowawcze, tak to nazwijmy, gdzieś tam Igorowi będą przeszkadzały cały czas? To był dobry dzieciak, wrażliwy, ale nie miał szczęścia. Sytuacja rodzinna trochę mu się skomplikowała na początku. W związku z powyższym rodzice się rozwiedli. I on, załóżmy, tam gdzieś był u mamy, jak na rozrabiał, to wszedł do ojca i tak to się kręciło. Zawsze gdzieś się wkręcił w jakąś awanturę, w jakąś bójkę. Także tutaj był taki dość krnąbrny, ale mocno utalentowany i w pewnym momencie on u mnie był tylko 2 lata w drużynie, bo on to był 75, a on był 74 po lipcu, wtedy tak to funkcjonowało, że po lipcu mógł grać. I on grał 2 lata. Jak sprawdziłem notatkę, to on przez 2 lata nie opuścił żadnego treningu. Tam gdzieś był chory, gdzieś w pewnym momencie tam gdzieś jakieś 3 dni wyskoczył, ale w ostatnim roku był na wszystkich treningach, czyli zależało mu, dobrze wyglądał. To życie jego towarzyskie, podwórkowe, to wszyscy znają, bo to książki już na ten temat były napisane, ale tu mu brakowało szczęścia. No na przykład, akurat kiedy oni kończyli wiek juniora, to nie wiem, czy to nie było, czy nie mylę teraz faktów, czy ŁKS wtedy zdobył Mistrzostwo Polski i Wicemistrzostwo Polski pojechał do Stanów. To chyba był ten moment. Nikt się tam nie załapał do tej drużyny, na ten obóz, bo to było już wcześniej zaplanowane.
I w związku z powyższym, jak tu już przyjechali z tego zgrupowania ze Stanów, wtedy było odebrane to Mistrzostwo Polski, Wicemistrzostwo Polski, kontuzje. No i wtedy szukali właśnie w grupie tych graczy, którzy mogliby wspomóc. No i wtedy Igora Sypnieckiego, można powiedzieć, ściągnęli z podwórka i wystąpił tutaj, zainaugurował w meczem z Ekstraklasy. Dobrze, że to się skończyło tak, jak się skończyło, że się nic nie stało. Grał chyba 30 minut i spuch, no bo był, tak jak powiedziałem, z podwórka ściągnięty do awaryjnie. Także to była taka trochę sytuacja, gdyby pojechało z tej drużyny kilku zawodników do Stanów, bo można było tak to zorganizować, no ale wyszło tak, jak wyszło, no to może by Iza funkcjonował lepiej, Białas, może by Majewski, który grał tam później też w UKS-ie w drugiej lidze i też miał niezły, no i może Sypnieski też by troszeczkę się, choć można powiedzieć, że jego kariera potoczyła się, mimo że z zakrętami, to dość poprawnie. Z ceramiki do Grecji, no i teraz sprawa, wydaje mi się, że chyba drugiej połówki, no nie, czyli kobiety z żony, która gdyby była troszeczkę może inna i trochę inaczej z nim postępowała, to może by ta kariera jego toczyła się dalej tak fajnie, jak się rozpoczęła. Dużo było jeszcze takich zawodników o potencjale zbliżonym do Igora, którzy nawet tyle nie byli w stanie z tej swojej kariery wycisnąć? Z tych drużyn, co prowadziłem, no to tak jak wspominam te nazwiska, to każdy z nich mógł trochę więcej zdziałać. Nie udało się, bo i z tych 70. rocznik, bo tak jak paru chłopaków, którym przeszkodziła w rozwoju, no przypadki można powiedzieć. Tutaj w tym roczniku 75. też sytuacja tutaj tego mistrzostwa, tego niezałapania, niestworzenia tej kadry z tych chłopaków, którzy był taki zawodnik boczny obrońca Niemczyk z rodziny tych siatkarskich. Bardzo utalentowany chłopak, który gdyby dostał szansę, może by tak to pojechał do Warszawy, tam skończył tą najpoważniejszą uczelnię. Grał trochę w Okęciu, ale poświęcił się nauce. Gdyby tu dostał szansę, to był inteligentny, lewonożny gracz. Pewnie by z niego byli ludzie takie piłkarskie, ale na pewno nie zepsuł swojej kariery tak, jak to zrobił Igor, który niestety tak się ułożyło. Odwracając sytuację, byli tacy zawodnicy, którzy w juniorach byli zupełnie przeciętni, a których później osiągnięcia w jakiś sposób dokonania zaskoczyły pana już w tym seniorskim futbolu? To jest takim przykładem, który mogę w tej chwili tak ślepo, to Rafał Pawlak. Mały, drobny, który tutaj, można powiedzieć, przegrywał rywalizację z kolegami, ponieważ taki, no trochę był taki, można powiedzieć, miękki w tej całej robocie. On był taki trochę, no nie chcę tam już jego cech charakterów gdzieś opisywać precyzyjnie, ale on początki miał ciężkie. Później w półfinałach Mistrzostw Polski wyszedł w podstawowym składzie i się okazało, że za późno, że gdyby wcześniej grał, to by jeszcze może pomógł więcej. I tu był taki moment zwrotny, że on się pokazał, że ma i głowę, i charakter do gry. Czyli tu można powiedzieć, że to bardziej może... To znaczy, tam było parę takich różnych przyczyn, to nie tylko moja wina, że ja nie postawiłem na niego już od razu wcześniej, ale może tak musiało być. No, pojechał później z kadrą z Jezierskiego trenera na obóz i tak się rozpoczął. Później grał w piłkę grał parę ładnych lat, prawda? Bo grał tutaj u sąsiadów i w sumie tam teraz jest w kadrze szkoleniowej. Także że to był za granicą, także to był taki jeden gracz. Drugi zawodnik, który może by zrobił większą karierę, ale a może nie, to był Bartosz Pawłowski. Bartek Pawłowski był najlepszym zawodnikiem drużyny, którą prowadziłem. 91. rocznik, tam Golański grał Mały, grał jeszcze Kołba Michał. To była ta drużyna i on był najlepszym graczem w tym zespole. Wyróżniał się pod każdym względem, grał w reprezentacji Łodzi, robił progres co roku. Także ja go stawiałem na niego i uważałem, że to będzie z niego dobry piłkarz.
Ale dla UKS-u źle, choć to było w tych czasach, gdzie już brakowało pieniędzy i Goszczyński jak gdyby kończył swoją karierę, nie wyłożył kasy, żeby ewentualnie w jakiś sposób przyblokować. Wyciągnęli go menedżerowie z UKS-u. Po prostu tak było nastawione tam rodzinnie, że kasa była na pierwszym miejscu. Żeby już nie mówić, gdzie były początki, to później była Jagiellonia, Białystok, tam Probierzeńko postawił jako na młodego dzieciaka. Później była Warta Poznań, później Katowice, Zagłębie Lubin, jeszcze Międzyrzeszów Widzew. Z Widzewa po dobrym okresie wyemigrował do... Znaczy w Hiszpanii grał w drużynie czołowej. Także to był taki gracz, który zwiedził wiele klubów, z UKS-u uciekł, ale co by było, gdyby został? Choć ten był trudny okres w UKS-ie i nie wiadomo, czy nie byłoby gorzej. Niemniej jednak był to duży talent, który mógłby, gdyby była spokojniejsza, bo tak to w Polsce jeździł po klubach, można powiedzieć, chyba ze 12 klubów zaliczył przez mimo młodego wieku. Kontynuując tą serię pytań z cyklu naj, zawodnicy właśnie o tym największym potencjale, o największych umiejętnościach, z którymi miał Pan okazję pracować tu w UKS-ie. Znaczy z tym, co bezpośrednio pracowałem, no to Tomasz Wieszczycki bezwzględnie był to chłopak utalentowany i uważam, że zresztą dobrze się pokierował, bo nie tylko zdobył jakąś tam karierę piłkarza, ale również i w życiu się dobrze ustawił, jest teraz osobą znaną, poukładaną, także tutaj bardzo fajnie zafunkcjonował i w sporcie, i w życiu prywatnym, to uważam, że to był taki największy talent. Dużo talentu miał Jarek Dziedzic, ale miał trochę taki charakter krnąbrny, może to mu uniemożliwiło zrobienia większej kariery. Tak jak mówię, Pawłowski na tym etapie juniorskim tu w UKS-ie był dużym talentem, którego ceniłem bardzo wysoko. Mówię w moich drużynach, no to przeciętny, Michał Białas mógł więcej osiągnąć, Majewski, Marcin mógł więcej osiągnąć. Grali jakieś tam, mieli epizody w pierwszej drużynie UKS-u w Ekstraklasie, czy w pierwszej lidze wtedy, ale nie osiągnęli, mimo że mogli trochę więcej wskórać. Jak sobie rozmawiamy, z tej rozmowy wynika, w zasadzie utwierdzamy się w tym, że tych talentów w UKS-ie nigdy nie brakowało, a czemu zatem w tych latach 80. pierwsza drużyna nigdy, mając takie solidne fundamenty, nie przełożyła tego na sukces, chociażby w postaci awansów europejskich pucharów? Tak jak Pan to obserwował? To znaczy, największe szanse to były za prezesa Ptaka, gdzie było Mistrzostwo Polski i dobry zespół. Trochę wydaje mi się, że na krótko stracił kontrolę prezes Ptak nad drużyną. Poszły transfery najlepszych zawodników. Nie udało się ściągnąć na ich miejsce. Wtedy była ta słynna, te szkoły brazylijskie. Przyjeżdżało sporo zawodników z Brazylii, zasilało tu pierwszy zespół. Zresztą jak przyjechała pierwsza partia graczy cały zespół na pomeczu, to była taki ewenement, bo żeśmy nie grali na przedmecz, tylko na pomeczu, to wygraliśmy 4-1 z tymi Brazylijczykami. Oni tu przyjechali nas uczyć, a okazało się, że dostali lanie od razu na dzień dobry. I uważam, że taki był moment, że tutaj można było bardziej wykorzystać potencjał zespołu, żeby osiągnąć jakiś międzynarodowy sukces. Także mimo, że wyniki nie były najgorsze, bo pojechali na Manchester, przegrali tylko 2-0, to było 0-0. Akurat trafiali na mocne zespoły, na Manchester United. Później było Monaco, też mała porażka i remis. Choć tu pamiętam, Soszyński miał taką idealną sytuację, sam na sam wszedł w ostatnich minutach i o mało nie zdobył bramki, która by trochę może tu pokrzyżowała plany takiego zespołu jak Monaco, gdzie tam Mourinho był wtedy asystentem. Porto, tak, Monaco to Porto, jeszcze było Porto przecież, no tak, faktycznie. Także, że tutaj był taki chyba taki moment najbardziej sprzyjający.
A w tym wcześniejszym okresie, w tych latach 80., kiedy no, też to szkolenie było na wysokim poziomie, i ci zawodnicy w pierwszej szeregu drużynie klasowi bądź co bądź, a szczytem było miejsca 4-6. Tak, to taki dość. Ja pamiętam, jak żeśmy siedzieli kiedyś na dole i tam rozmawialiśmy, i był taki moment ważny, i Leszek Jezielski mówił: ja tyle lat pracuję w tym UKS-ie, zdobyłem mistrzostwo Polski z różnymi drużynami, a w UKS-ie nie udało mi się nic zdobyć. Tu jest szansa była zdobyć chyba czołowe miejsce, nawet nie mistrzostwo, i przegrali mecz na drugi dzień właśnie z tą drużyną, która miała obawy, a tak dużo przywiązywał uwagi do tego. Czyli brakowało może trochę szczęścia, brakowało może pieniędzy na pewnym etapie, no ale przewijali się znakomici zawodnicy. No, trudno mi powiedzieć tak, dlaczego akurat tylko tyle, a może aż tyle. Z tych wszystkich trenerów, którzy tu w okresie pracowali z pierwszą drużyną, czyj warsztat w jaki sposób najbardziej panu imponował? Dobrą robotę tutaj Zygmunt Gutowski robił, wprowadzał nowoczesne metody pracy. No Jezierski, no to już o nim nie będziemy mówić, no bo wiadomo, jego klasa i szkoła była mniej więcej wszystkim znane. Nie wszyscy się zgadzali z metodami treningowymi, ale był to trener, który tutaj robił atmosferę i robił dobrą robotę. Ciekawym trenerem był Wojciech Łazarek, który tutaj miał też swój epizod. Było to o tyle ciekawe, że pamiętam, przyjechał, to od razu zaczął reorganizować tutaj akcję, zaczął budować nowe boiska. Ja pamiętam, jak na tym boisku tutaj, tym, gdzie trenował pierwszy zespół, przyjechał chyba ze 30 wywrotek, zasypali takie górki, powstały. No to mówię, jak oni to rozplantują, to boisko, że to tą ziemię, żeby można było z tego zrobić boisko. A się okazało, że było tak krzywe i takie było mało miejsca, że to się ładnie ułożyła ta ziemia i w sumie powstało fajne boisko. Czyli zaczął od porządkowania, jego koniem to była baza, czyli boiska, sprzęt sportowy, organizacja, i w tym był mistrzem. I tu ciekawie się patrzyło na jego pracę i to wiele rzeczy żeśmy próbowali ściągnąć z jego warsztatu. Później bardzo ciekawą postacią, ale niestety za krótko był w UKS-ie, to był trener Probierz, który tutaj no, zrobił rewelacyjny wynik w ciągu, można powiedzieć, 2 miesięcy, narobił tyle punktów, że pozwoliło to się utrzymać. Niestety propozycje zagraniczne spowodowały, że UKS opuścił, a wydaje mi się, że tu w UKS-ie mógł się na dłużej zakotwiczyć i zrobić dobrą robotę, bo miał dobry klimat, miał zarząd, bo wtedy Tomasz Wieszczycki, Urbanowicz, to były te czasy. Tomek był dyrektorem sportowym, także tu był dobry klimat. Szkoda, że gość, że trener Probierz musiał wyjechać. Obecnie dużą wagę przykłada się, oprócz tego rozwoju sportowego, w kształceniu młodych piłkarzy, do edukacji, jak to było kiedyś, czy trudno było te przyszłe gwiazdy boisk zagonić do nauki, pytam, zwłaszcza w kontekście tych lat 80. Wydaje mi się, że tutaj nie było problemów z nauką. Próbowaliśmy stworzyć tak zwane klasy sportowe w szkołach. Wielu trenerów pracujących w UKS-ie pracowało również w szkołach na Polesiu, Rytkini. W związku z powyższym był bezpośredni kontakt z młodzieżą w szkołach, czyli trenerzy pilnowali swoich wychowanków zarówno w szkole, jak i w klubie. Były tworzone klasy sportowe, na przykład Janek Lirka, ja miałem taką klasę sportową, gdzie ściągaliśmy młodzież z całej Łodzi i spoza Łodzi. Między innymi Tomasz Salski również do 164 szkoły chodził przez 3 lata ze Żgowa. Pilnie, nie spóźniał się nigdy, zawsze był normalnie nad podziw punktualny i tu nie można nic zarzucić. I takie klasy powstawały. Zawodnicy w szkołach, tak jak mówię, mieliśmy podgląd i wiedzieliśmy, co się dzieje. Na poziomie szkół średnich nie było takich klas.
Każdy wybierał to, co mu bardziej pasowało. Jedni stawiali na naukę, jedni wybierali szkoły. Nie mieliśmy takich, dawaliśmy rodzicom prawo wyboru optymalnych szkół dla swoich dzieci. Traktowaliśmy naukę na równi ważnie ze sportem. Ja uważałem, że można to wszystko pogodzić i dobrze się ucząc i trenując można osiągnąć dużo lepsze wyniki. Nie ma czasu na jakieś, można powiedzieć, głupoty. Głowa jest zajęta i szkołą. Nie mieliśmy żadnych problemów, choć nie na poziomie szkół średnich, nie tworzyliśmy żadnych szkół takich, które w jednym przypadku Roman Chojnacki szkołę miał na Politechniki taką elektryczną, tam stworzył klasę sportową, ale to było jeszcze jakby przed moim tutaj przyjściem, na początku mojej tutaj pracy w UKS-ie. Czy pańscy podopieczni z czasów tych juniorskich później utrzymywali kontakt regularny z panem w czasie gry na poziomie seniorskim, czy może ten kontakt jeszcze gdzieś do dzisiaj z niektórymi? Jest, tak, jest regularny, zawsze miło się spotkać, zawsze możemy porozmawiać. Dużo się nie pozmieniali, wiadomo, że odnajdujemy się wszędzie, przychodzą na mecze, to jest najważniejsze, że często spotykam chłopaków, jak przychodzą z rodzinami na zawody, niektórzy przeprowadzają swoje dzieci do akademii. Także to jest oprócz takiego aspektu czysto sportowego, to jest jeszcze jeden pozytyw tego, że ktoś tutaj próbował się jako gracz, to teraz działa w ten sposób, że jego dzieci również tutaj w UKS-ie trenują. Kolejna rzecz, o którą nie mogę nie zapytać, w zasadzie postać Jan Lirka, wieloletni kompan przy tym procesie szkolenia. Jak ta wasza współpraca wyglądała? Czy to było na zasadzie dwóch przeciwstawnych charakterów, takiego tarcia, które wywoływało dobre wyniki? Tak, nigdy nie miałem problemów tutaj, jeżeli chodzi o sprawy szkoleniowe. A wprost przeciwnie, nagradzałem niektórych trenerów, bo tak jak powiedziałem, wynagrodzenie w UKS-ie było, można powiedzieć, słabe. Można było w jakiś sposób uhonorować trenera, dając mu, załóżmy, możliwość prowadzenia zespołu przez dłuższy czas. I zresztą takie, no były też pozytywne wyniki tego systemu, że zakładasz zespół, tak jak ja to miałem taką możliwość, od inicjacji do seniora, czyli tam cykl szkoleniowy około 8-10 lat, w zależności od tego, kiedy się zaczynało. Także tych trenerów można było, tych wyróżniających się trenerów można było nagrodzić, dając im zespoły do prowadzenia na dłuższą metę. Janka zawsze traktowałem jako trenera, który może pracować jak gdyby na tej górnej półce. Bo oprócz tego szkolenia, które było na samym początku, że można było prowadzić zespół przez dłuższy czas, czyli przez, tak jak powiedziałem, od początku do końca, to później coraz modniejsze była sprawa etapowizacji szkolenia, czyli po prostu u nas robiliśmy to w ten sposób, że były 4 etapy szkolenia. Na każdym etapie pracowało po 3 trenerów, którzy się wymieniali, czyli taki zawodnik jak rozpoczyna w UKS-ie, to minimum 4 trenerów musiał, można powiedzieć, zaliczyć. To miały być te korzyści. Janek zawsze był w tej grupie trenerów wyróżnionych, czyli pracował zawsze z tymi zawodnikami starszymi. Bo no tak jak mówię, dokonałem takiej drobnej selekcji. Ci, którzy widziałem, że lepiej będą pracowali z dziećmi, którzy będą na poziomie tym środkowym, a niektórzy mieli predyspozycję do pracy z najstarszymi i tak zbierali doświadczenie i tak na górze 3 trenerów się wymieniało przez dłuższy okres czasu. Co cechowało Jana Lirkę jako trenera i jaki jest on prywatnie jako kolega z pracy? Znaczy był oddany swojej pracy, również pracował w szkole podstawowej, tam zakładał klasy sportowe, tam ściągał zawodników, ma dużo własnych wychowanków, był za trenerem niekonfliktowym i miał nosa, miał dobre spojrzenie na talent i na zawodników. Można powiedzieć, że jego taka fachowość w ocenie
talentu gracza i postawienie na chłopaków to była jego największą zaletą. W pokoju trenerskim o piłce mogliście rozmawiać bez końca? Czy były jakieś inne tematy czasami do rozmów też? Nie, no można powiedzieć, że tu była tak atmosfera była rodzinna. Wszyscy trzymali się razem, spotykaliśmy się, były różnego rodzaju imprezy towarzyszące. To można powiedzieć, że życie towarzyskie i takie trenerskie było cały czas. Były sekcje, na które zebrania z takiej sekcji odbywały się regularnie. Po takiej sekcji żeśmy zostawali trochę dłużej, rozmawialiśmy trochę na luzie. Także tutaj to organizacja życia takiego towarzyskiego była na dobrym poziomie, czyli można powiedzieć na boisku, w szatni, na salę, bo UKS miał wtedy rozrzucone trochę tą swoją bazę administracyjną, bo mieliśmy lokal na Piotrkowskiej. Tam można powiedzieć były biura podstawowe plus sala taka konferencyjna i tam w tych latach za prezesów poprzednich Miętusa, Morawca i tak dalej, to tam się właśnie działo życie takie. To później przeniosło się wszystko na stadion UKS-u, ale to w okresie późniejszym. O jeszcze jedną osobę muszę zapytać, którą doskonale pan zna i która do tej pory z powodzeniem działa w UKS-ie. Kierownik Jacek Żałoba, który zanim 22 lata temu objął to stanowisko, to też był kierownikiem właśnie drużyn juniorskich. Tak, miałem szczęście do takich osób, bo Jacek tu w UKS-ie trochę na początku pomagał przez jakiś krótki okres czasu Jackowi Sysce. Później ja go namówiłem, żeby przeszedł do mojego zespołu i praktycznie byliśmy przez grube lata razem. On nie był ani kierownikiem, był tylko takim, można powiedzieć, osobą wspomagającą organizacyjnie. On był jako młody chłopak był bramkarzem, w związku z tym miał takie też spojrzenie i smykałe do bramkarzy. Czasami brał indywidualnie tam chłopaków na boku bramkarzy i z nimi pracował, ale pomagał przede wszystkim organizacyjnie, także szereg lat z nim współpracowałem. Później, kiedy przyszła taka pora, że Jacek musiał coś robić krok do przodu, w związku z powyżej, no, czyli zarabiać w tym kierunku, ponieważ się sprawdzał jako dobry organizator, to Marek Łopiński, a później ja go poparłem również, namówiliśmy prezesa Ptaka, żeby go wziął na kierownika pierwszego zespołu. I to był strzał w dziesiątkę, bo sprawdził się, od razu było Mistrzostwo Polski i parę fajnych wyjazdów, które zaliczył. Także no i trwa to wszystko do dzisiaj. Także miałem trochę taki mały wkład w jego, można powiedzieć, karierę i przyjaźniliśmy się przez szereg lat. No teraz trochę nam ten temat się uciął. Wiadomo, on tutaj jest w klubie, ja w tej chwili już jestem na emeryturze, a koronawirus to tak trochę nie sprzyja spotkaniom, ale mieliśmy się tak dość no, blisko, kolegowaliśmy się, można powiedzieć, przez szereg lat. Jaki był Jacek Żałoba, jak go pan poznał, czy się bardzo zmienił przez te wszystkie lata? Znaczy był oddany przede wszystkim, po prostu zakochany był w UKS-ie. Zrobiłby wszystko, żeby tu wszystko dobrze wyglądało. Nie był, czas nie zgrał roli, wysiłek, on po prostu tutaj mógł wykonywać wszystkie zadania. I uważam, że to był człowiek, który tutaj no, dużo wniósł. I dużo czasu poświęcił i to była dobra decyzja, że Jacka się zaangażowało tutaj i do dzisiaj pracuje i chyba wszyscy są zadowoleni. To szkolenie młodzieży w UKS-ie jest cały czas na etapie odbudowy. Jak na ten moment postrzega pan rozwój projektu o nazwie Akademia UKS? Zacznę od tego, że myśmy pracowali na sam koniec w bardzo trudnych warunkach, w sensie uciekła nam baza. Tu powstała hala, nie było gdzie trenować, mieliśmy duże problemy, była Srebrzyńska, później Krańcowa, wszędzie tam z tą bazą było bardzo ciężko, robiliśmy dużo, była walka o wszystko, przede wszystkim o pieniądze, których w ogóle nie było, ciężko było znaleźć tego, bazowaliśmy na składkach rodziców plus dotacjach z miasta. Było trudno, nie było bazy, nie było pieniędzy i walczyliśmy o życie, o przetrwanie. W pewnym momencie
zaczęło, dogadaliśmy się z miastem. No, miasto cały czas obiecywało, walczyliśmy o to, że jak tu zabierali nam boiska, bo budowali hale, to powiedzieli, że odtworzą ŁKS-o bazę. Zbudowali sztuczne boisko, ale to było wszystko za mało, trzeba było coś szukać dalej. No i w pewnym momencie za kadencji prezydent Zdanowskiej wszystko przybrało właściwie kształtów, zaczęliśmy się spotykać w Urzędzie Miasta na różnych tam posiedzeniach, budowaliśmy koncepcję tutaj ośrodka. Na początku ten ośrodek piłkarski miał być na Aleja Unii. Bo jak pamiętam, to prezesi, działacze, trenerzy zawsze mówili utrzymać ŁKS na Aleja Unii. Bo to jest najważniejsze, Aleja Unii, Aleja Unii 2 i tak dalej. Udało nam się to zrobić. Dołożyliśmy do tego ten ośrodek szkoleniowy na Minerskiej i teraz uważam, że ponieważ to Meksalski tym wszystkim zarządza, że jestem spokojny o przyszłość ŁKS-u. A jeżeli wracając do tematu szkolenia, mając taką bazę, która no, powstała tak, może to nie było, znaczy koncepcja się zmieniła i ten ośrodek powstał na Minerskiej Krańcowej. Uważam, że to nie był zły pomysł. Tutaj mamy i tak swoje jedno boisko, są dwie hale, z której też się korzysta. Jest parking, jest piękny stadion rośnie i uważam, że to finalnie to nie był zły pomysł, że to jednak się podzieliło, że tam jest ośrodek, to jest praktycznie nie jest tak daleko, choć ciężki jest dojazd, ale jest ten ośrodek plus ta szkoła, która tam powstaje, jeszcze jakieś możliwości rozwojowe plus ten obieg, to powoduje, że jest inna sytuacja szkoleniowa i trzeba to wykorzystać do maksimum. Jest Tomek przybrał taką koncepcję, dobrał sobie ludzi według własnego tam pomysłu, zrobił to dobrze, widać efekty. Także szkoleniowo muszą być efekty, ponieważ jest zaangażowana kadra, jest znakomita baza i efekty muszą być. Na ten moment jeszcze ich nie ma chyba tak do końca, nie ma chyba pełnej satysfakcji z tych rezultatów, ale perspektywy są takie świetlane i powinno się udać. A jak wyglądałoby to szkolenie młodzieży obecnie właśnie, gdyby nie kilkanaście lat temu zabranie tych boisk treningowych pod budowę Atlas Areny? To znaczy wszystko dobrze funkcjonowało, bo było dużo wychowanków, zawodnicy, można powiedzieć, każdego roku był wyrzut dobrych graczy, było dobre szkolenie, brakowało tylko jakości, bo tak jak powiedziałem, zakłady przestały finansować sport, trzeba było korzystać z dotacji miasta, sponsorzy średnio tutaj chcieli przyjść, bo to stadion główny już jak gdyby nie był stadionem, który przyciągnie potencjalnych biznesmenów. I to był, bez pieniędzy ciężko było coś nowego zrobić, ponieważ udało się to wszystko na ten moment przy pomocy tutaj prężnie działających działaczy, prezesa, miasta. No, to idzie wszystko w takim kierunku, że powinien być efekt końcowy na dobrym poziomie. Widok piękniejącego z tygodnia na tydzień stadionu dodatkowo uspokaja pana odnośnie losów ukochanego klubu? Za każdym razem jak przychodzimy na mecz mistrzowski i widzimy postępy w pracy, to zawsze poświęcimy kilka zdań i temu, co się dzieje na zewnątrz i uważam, że to jest imponujące i oczyma wyobraźni, ponieważ znam makietę, znam plany, to uważam, że to będzie piękny stadion. Dużo chwil niepewności przeżywał pan w tym momencie, kiedy drużyna została wycofana z pierwszej ligi i te losy były, delikatnie rzecz biorąc, bardzo niepewne odnośnie dalszego funkcjonowania ŁKS-u. Tak, to szybko doszliśmy do wniosku, że musimy ratować to, co zostało i że to jest ta jedyna możliwość, to jest właśnie stworzenie akademii, czyli skupienie trenerów w tejże akademii, tych naszych tu wychowanków, bo tak to akurat taką miałem filozofię budowania tego zaplecza trenerskiego, że byli to przede wszystkim nasi wychowankowie, te trenerzy, nauczyciele i tak dalej, to się udawało, no bo
Był taki moment, że nie było w ogóle kasy, znaczy myśmy mieli dłużników, spółka nam zalegała dużo pieniędzy, ale trenerzy, którzy się wywodzili z tego środowiska, pracowali przez pół roku za darmo, z nadzieją, że kiedyś to te pieniądze odzyskamy. Także były to ciężkie czasy. Udało się na sam koniec, dzięki determinacji mojej, prezesa Janusza Bielskiego, jakieś pieniądze wyciągnąć ze spółki, tak można powiedzieć, z gardła. Bardziej przez Ekstraklasa nam te pieniądze przerzuciła, niż spółka oddała. Część pieniędzy oczywiście, nie całość, bo do dzisiaj tam stara spółka wisi nam dość spore pieniądze, które są nie do odzyskania. I wtedy zapłaciłem trenerom zaległości i mogliśmy działać dalej. Ale były to naprawdę ciężkie czasy, bo tak jak wspominałem, miały tutaj inne podmioty, inne kluby miały apetyt na UKS i dużo nie brakowało, a ten klub by się nazywał inaczej. Może byłby w środku, bo to jednak marka UKS, ale miałby jednak z przodu i z tyłu co innego. Także nie chcę teraz tutaj mówić, kto miał tutaj apetyt na UKS, ale była to zacięta walka. Nawet powiem, że wspierałem się trochę kibicami, żeby pozyskać jakąś przychylność, żebyśmy razem to ciągnęli, bo wiadomo było, że mieli też dużo do powiedzenia przez swoją tutaj obecność. Także dogadałem się z nimi, powiedzieli dobrze, ciągnijcie i próbowaliśmy to zrobić tak, jak żeśmy zrobili. W Akademii później powstał zespół seniorów i od tej Ligi Czwartej ciągnęliśmy to w górę. W którym momencie tak odetchnął pan, wiedząc, że ten najgorszy kryzys już został zażegnany? W momencie, kiedy spłaciłem trenerów, kiedy zaczęli przychodzić nowi ludzie, którzy tutaj wnieśli trochę świeżości i optymizmu. Obecnego prezesa namawiałem już trochę wcześniej, żeby tutaj w UKS-ie trochę pomógł, bo wiedziałem, że jest dobrym organizatorem, że jest ambitny, że stać go na to, żeby się tutaj zaangażować. Powiedział, że to przemyśli, trwało to trochę, wrócił, rozpoczęliśmy tutaj wspólne działanie. Prezesem został na tamten moment Łukasz Bielaski. Tomek przyglądał się tutaj temu, co się dzieje, słuchał, rozmawiał, dobra pamięć, plus analiza właściwa, plus swój biznes w połączeniu z tym, co tu się miało wydarzyć, spowodowało to, że podjął decyzję, że bierze to i został prezesem, dobrał ludzi i idzie to tak, jak teraz widzimy, wydaje mi się, że idzie w dobrym kierunku. Także ten kryzys był wtedy, kiedy nie było w ogóle pieniędzy i kiedy nasz los był tutaj. Czułem się współodpowiedzialny, że wiedziałem, że jak to się rozleci, to będę trochę tutaj też miał współudział taki, przynajmniej osobowy. I to było dla mnie bardzo prestiżowe. To były nieprzespane noce, bo to kontakt z trenerami codziennie, a tutaj pieniądze, nikt za darmo, wszystko za darmo. I jeszcze nam groziło to, że nam się jeszcze powinien noga na całym całkowicie. Także to były bardzo stresujące chwile. Dobrze, że przyszła odsiecz w postaci tutaj naszych wychowanków, jakby nie było, bo też wśród tej grupy, którym rozmawiałem, to był obecnie tu pracujący z wami też kolega Marcin, którego też wtedy namawiałem, ale on troszeczkę tam miał inne uwarunkowania. Teraz wrócił i w sumie też widzę, że to chyba też robi dobrą robotę. Także dobrze, że się ci ludzie trafili. No i tak jak mówię, Tomek dobrał sobie ludzi do siebie, taki charakter, który charakteryzują się tym, na takim spojrzeniem jego na cały ten sport, no i sobie jakoś tam, mam nadzieję, poradzą. Pan na początku tej odbudowy klubu był i dyrektorem sportowym, i wiceprezesem. Która z tych
ról była trudniejsza? Byłem wiceprezesem, no to tak tutaj troszeczkę dbałem o takie historie jak tam dotacje, rozliczanie, no te sprawy takie trochę księgowe, ale to się nakładało zawsze, bo to można powiedzieć, że równolegle ciągnąłem temat koordynatora i dyrektora sportowego. To było duże wyzwanie, bo cały czas była walka o pieniądze i trzeba było też rozglądać się, żeby jakimś nowym bodźcem zadziałać na to, co się dzieje w klubie, no nie? Na sprawy też szkoleniowe. Myśmy trafiliśmy na taki okres, gdzie trochę to się wszystko pozmieniało. Weszło sporo unifikacji do organizacji, do szkolenia. No trochę ten profil się zmienił. Niemniej jednak wtedy też była praca na właściwym poziomie. Zresztą wyniki były dobre. Teraz to się, ta rzeczywistość jest trochę inna. Uważam, że dużo ma wspólnego, bo tak na przykład sprawa zmian, bo to chodzi o to w tej unifikacjach, żeby wszystko jakoś znormalizować, żeby wszędzie były jednakowe terminy, żeby się podobnie wszystko nazywało, żeby organizacja rozgrywek była podobna. O to w tym wszystkim chodziło. No, teraz no, taki dam przykład w samym nazewnictwie. Kiedyś to się mówiło na przykład wolne pole, a teraz mówi się wolne przestrzenie. No to tak mniej więcej na tym polegają te zmiany. Kiedyś było ciężko o materiały jakieś szkoleniowe. Nie wyjeżdżaliśmy za granicę, bo to też się wiązało z kasą. Teraz jest łatwość wyjazdu na różnego rodzaju kursy i staże. Kiedyś każdy sposobem załatwiał sobie jakieś coś ciekawego ze świata. Teraz to wszystko jest na tacy, jest w internecie, jest PZPN wydał swoje podręczniki, gdzie po nowemu to wszystko się, narodowy model gry tak zwany jest taki. No i to wszystko powoduje, że łatwiej jest dotrzeć do tych materiałów. Jeżeli ktoś chce, to może z nich skorzystać bardzo dużo. Jeżeli się chce przygotować do treningu i poświęci temu trochę czasu i zrobi to wszystko perfekcyjnie, to będzie dobrym trenerem i musi mieć wyniki. To nie ma tak, że to pracujesz ciężko, skorzystasz z nowoczesnych metod, a wyników nie ma. Musi być wynik. Przez tyle lat pracy tutaj w Łodzi nie kusiło pana, żeby gdzieś spróbować sił w innym otoczeniu, sprawdzić się w innym klubie, podjąć inne wyzwanie? Od samego początku podjąłem taką strategię swojego działania, które się opierało na tym, że nie jeżdżę po świecie, nie szukam, gdzie można było zarobić więcej, bo miałem różne propozycje, że można było pojechać, zarobić więcej pieniędzy, tylko stwierdziłem, że na miejscu skromniej, ale stabilniej. Czyli, że jestem, pracuję w szkole, bardzo zresztą w kapitalnej szkole 164, gdzie była również znakomita atmosfera dla sportu, dla pracy. Bezstresowo, można powiedzieć, człowiek pracowałem, mimo że starałem się mocno i miałem tam nie najciekawe wyniki. W klubie też nie było najgorzej, także postawiłem na skromniej, ale stabilniej, a nie z torbą i w świat. Źle się to pokończyło w wielu przypadkach. Pewnie, że można było zaryzykować, ale tam trzeba było już naprawdę mieć duży zarobek, żeby to zrekompensowało rozłąkę z rodziną. Plus niepewny tryb, jak wiadomo, że jaka jest dola trenera, że to czasami trwa dłużej, czasami krócej, że cały czas jest w podróży. I nigdy nie żałował pan, że nie przyjął żadnej z tych propozycji, które się pojawiały? Nie. Tak, od samego początku przyjąłem, wyszedłem z takiego założenia i w sumie ten czas tak szybko zleciał, to 40 lat, że nawet nie miałem czasu i nie musiałem się zastanawiać. Może teraz na końcu, jak człowiek już dopiął, doszedł, praktycznie przyfiniszował, to no, tak mam taki refleksję, że nie za bardzo zadbałem o siebie. Tylko trochę powinienem trochę więcej z tego wyciągnąć, ale no tak było. Życie wydawało się, że też życie pracowało do końca życia i tam nie zwracałem uwagi na uposażenie.
która oferta gdzieś najbardziej była taka ponętna, żeby z niej skorzystać, którą, nad którą się Pan najbardziej zastanawiał z tych, co pojawiły się przez te lata? Było już niektóre z tej chwili, nawet miałem możliwość pracowania w SMS-ie. Ale prezes Wróblewski mnie wtedy przekonał, mówi, no co ty, ty jesteś ikoną w klubie, a ty będziesz tam siedzieć wałęsał. No i w sumie tak miałem wątpliwości i odpuściłem, no tak, no tak dając. W ogóle to miałem szczęście do takich różnych ludzi, którzy pracowali ze mną, a później piastowali jakieś funkcje, bo na przykład prezes Wróblewski był kierownikiem mojej drużyny. Teraz później był prezesem Łódzkiego Związku, prezesem w UKS-ie. Z kolei Jacek Żałoba też trochę z nim współpracowałem, jest teraz kierownikiem i tutaj sobie dobrze radzi. Jest no, taką postacią dość tutaj znaną. Regularnie przychodzi Pan na wszystkie mecze w Łodzi, czy zdarza się, że coraz częściej mimo wszystko tą opcję bardziej leniwą Pan wybiera? To znaczy, zastanawiało mnie to, dlaczego niektórzy trenerzy po rozstaniu się z klubem rezygnują z życia towarzyskiego, tutaj nie przychodzą na mecze. No, tak staram się ich zrozumieć, dlaczego nie wszyscy rozstają się z klubem, można powiedzieć, w pokojowych nastrojach. I to chyba decyduje o tym, że później mają jakąś zadrę i na te mecze nie przychodzą. Ja przychodzę regularnie. Sporadycznie zdarza mi się nie być na meczu, ale wtedy oglądam powtórki w telewizji, bo są teraz możliwości takie, że się meczu nie obejrzy na żywo, to można w telewizji z poślizgiem. Także staram się być na każdym meczu i tu teraz jest dobrze to wszystko poukładane. Są te skyboxy, gdzie spotykają się trenerzy, przychodzą, rozmawiamy, no jest fajnie. Ja pamiętam Wiśle Kraków, prezes Cupiał postanowił wszystkich tych zasłużonych zawodników wysłać na trybunę, jak zbudowali stadion, wysłać na trybunę przeciwległą do loży. Nastąpił bunt zdecydowany, Antek Szymanowski przestał chodzić na mecze. Nawet jak miał być wyróżniony, tam z taką specjalną, były kiedyś nagrody z planszami, na marsz wyciągali i tak dalej, to nie przychodził na takie uroczystości, gdzie był honorowany. Po prostu większość zawodników przestała przychodzić, no bo trochę się obrazili na prezesa. Dlatego jak ja tu w pewnym momencie coś podpowiadałem i miałem jakąś decyzyjność, no to chciałem, żeby wszyscy zawodnicy, którzy wyróżniali się w UKS-ie przez lata, byli reprezentantami Polski, żeby mieli na UKS wejście gratisowe, żeby nie musieli i to, żeby siedzieli w dobrych miejscach razem. I uważam, że bo po tych doświadczeniach z krakowskimi, tym można powiedzieć, piłkarzami, idolami klubu, doszedłem do wniosku, że tutaj nie może być inaczej, nie może być tak źle jak tam i w związku z powyższym ci zawodnicy przychodzili i teraz widzę, że jest kontynuacja tej polityki i spotykamy się w jednym skyboxie, jest sympatycznie, raz jest więcej zawodników, raz mniej, ale człowiek przychodzi jak do siebie i jest dobry klimat. Czuje się Pan spełniony jako trener, czy jest jakiś takie futbolowe marzenie, którego nie udało się zrealizować jeszcze? Uważam, że dość, no na pewno marzenia były, bo to nie ma tak, że ich nie ma i niepewno parę rzeczy gdzieś tam można było zrobić lepiej, można było zrobić więcej, ale uważam, że to, co zrobiłem, praca w szkole, gdzie nawet Rada Pedagogiczna mnie wybrała nauczycielem 40-lecia szkoły, także to było dla mnie takie dość fajne wyróżnienie, bo to Rada Pedagogiczna wybierała. Tutaj w klubie zawsze miałem szacunek otaczających ludzi. No, czasami się zdarzyło, jak to w każdej rodzinie, że ktoś się wychyli, coś na psoci. Miałem takie tu epizody, że no, po prostu, że było mi przykro, że tak się stało. No ale wszystko się wyprostowało i ci, co naraz rabiali, przeprosili i w sumie jest w tej chwili wszystko tak, jak trzeba. Nigdy nie wróciło Pana, żeby spróbować się jako pierwszy trener UKS-u? Znaczy, były takie momenty, że można było z tego skorzystać, no nie, bo też w tych czasach najtrudniejszych.
można było, ja miałem odpowiednie papiery na to, żeby prowadzić zespół, ale nie chciałem tego podjąć. Uważałem, że już jestem w tak zaawansowanym okresie pracy z młodzieżą, że wolę jednak mimo wszystko zostać i dokończyć tę pracę na tym poziomie, którym zacząłem. Choć różnie to w moich tak wspomnieniach funkcjonuje. Ja pamiętam, jak na przykład w Wiśle był taki trener, kto wspominałem, Kurdziel, który znakomicie pracował, dostał awans do pierwszego zespołu. Tam zaczął robić taką rewolucję po swojemu. Odstawiać starszych graczy, wprowadzać tego, starsi go wyrolowali, odpuścił, musiał odejść z klubu praktycznie. Skończyła się jego kariera na próbie reorganizacji pierwszej drużyny. Ale ponieważ kontuzje poszły jedna za drugą, to trener, który tam wszedł, przypadkowy trener z klubu, taki, który pracował z młodzieżą, trudną i w sumie no, miał tylko papiery, tymczasowo na krótki okres wszedł do drużyny. Wprowadził młodych, których tamten chciał wprowadzić, a mu się nie udało, Kurdziel. Wprowadził tych młodych, ci młodzi zaskoczyli, poszły wyniki. W związku z powyższym, to co powiedziałem, na Mistrzostwa Świata pojechało 5 ludzi z Wisły. I ten trener został wyróżniony jako ten, który dał najwięcej za reprezentantów. Tego pojechał jako obserwator PZPN-u na Mistrzostwa Świata do Monachium. Przypadkowy trener, czyli tak jest właśnie tutaj. Na to pytanie odpowiada w ten sposób, że można w ten sposób. Nie? Z drugiej strony też tutaj mieliśmy w ostatnich latach przykład trenera, który pracował z młodzieżą bardzo dobrze. Wziął zespół pierwszy seniorów. No, wyniki miał średnie, załóżmy, no, wyniki, no bo praca była według mnie dobra, ale wyniki słabsze. I rozstał się z klubem całkowicie. Także to czasami podjęcie decyzji pracy w klubie, w pierwszą drużyną powoduje, że ucinasz kontakt z klubem, bo tu coś nie wyjdzie, w związku z powyższym z klubu odchodzisz. Także było to ryzyko, nie to, że nie chciałem ryzykować, czy podejmować ryzyko, ale po prostu taki system działania przyjąłem i tego pilnowałem. O wizytach na meczach seniorów Rycerzy Wiosny mówiliśmy na ulicy Minerskiej, często pan się pojawia, czy to na meczach drużyn młodzieżowych, czy po prostu popatrzeć na zajęcia dzieciaków? Chętnie przychodzę na mecze. Regularnie przejeżdżam obok, bo ponieważ mój syn tam mieszka od niedawna, a mam dwie piękne wnuczki, w związku z tym jadę tam czasami pomóc i czasami sympatycznie spędzić czas. Także codziennie przejeżdżam koło stadionu i widzę, co się dzieje, widzę, kto jest, kto prowadzi zajęcia, bo jeżdżę i rano, i po południu. Przychodzę na mecze. Teraz w okresie tej koronawirusa są ograniczone możliwości i też jakieś tam małe ryzyko, w związku z powyższym już troszeczkę zwolniłem. Ale przychodzę chętnie, śledzę, umawiam się z kolegą Lirką i przyjeżdżamy, oglądamy mecze i no bo jest gdzie usiąść, jest na co popatrzeć, jest sympatycznie. Zdarza się wam czasami gdzieś wyłowić jakiegoś zawodnika przypadkowo i zaproponować trenerom akademii, żeby sprawdzić takiego delikwenta? Scouting tutaj pracuje coraz lepiej. Myśmy byli na początku tej roboty. Ja taki system holenderski próbowałem wprowadzić tutaj do UKS-u, ale wiązało się to z kasą. Raczej żeśmy ściągali mało zawodników ze względu na możliwości finansowe. Na przykład powiem, jak żeśmy wypatrzyli jakiegoś zawodnika i ten zawodnik chciał tu u nas grać, to klub nie dawał pieniędzy, tylko rodzic wykupywał tego zawodnika w klubie, czyli płacił cały ekwiwalent za wyszkolenie. I czasami jak był zamożny, to wypłacił i było z głowy, a czasami trzeba było oddawać mu w składkach, czyli nie płacił składki przez okres, dopóki nie została spłacona te pieniądze, które wyłożył. Czyli było ciężko, bo nie było, bo brakowało kasy. Później pracowaliśmy nawet z Jankiem Lirką tutaj przez jakiś czas trochę tak w scoutingu. Obserwowaliśmy, jeździliśmy na zawody i żeśmy podglądali zawodników. No, była to taka też dla mnie coś nowego. I trochę cały czas kontakt z piłką. Jeżeli
by się trafiło i coś widzimy, no to się dzielimy taką informacją, ale to już dość dobrze funkcjonuje w ŁKS-ie. W tej chwili jest na wzór takich akademii jak Legii czy Lecha, coraz więcej młodzieży sprowadza się do ŁKS-u. Z zewnątrz jest szkoła, prawda, do której mogą uczestniczyć. Jak to będzie, jakie to będzie miało przełożenie na przyszłość, to zobaczymy. A trochę jest mniej młodzieży z ościennych dzielnic, z Redki, Polesie, czy tam osiedla Redkinia, czy Teofilów, czy Stare Polesie, to jest trochę mniej młodzieży, jest dużo chłopaków z zewnątrz. Mam nadzieję, że to nie popsuje atmosfery i że będzie i ci zawodnicy tutaj w jakiś tam sposób no, będą dawali przykład i wzór dla innych, żeby przyjeżdżać do ŁKS-u, bo są warunki dobre. Jeszcze jak powstanie jakaś bursa, hotel, który tam prezes ma w planie zbudować, to jakby jeszcze z tą sprawą. Ale kierunek jest taki, że pokazuje to Legia i Lech, że jednak nie można bazować tylko na młodzieży własnej, ale z miasta, ale trzeba też sięgnąć poza. Ja założyłem taki projekt współpracy ze szkołami partnerskimi. Wytypowaliśmy kilka szkół na terenie Polesia, w Teofilu, w Redkinia, wszystko tutaj ościenne te tereny. I to były takie szkoły partnerskie, mieliśmy z nimi kontakt. Zapraszaliśmy na różne mecze, organizowaliśmy turnieje dwa razy w roku, letnie na otwarcie roku szkolnego i zimowy, mikołajkowy. I te szkoły partnerskie uczestniczyły w tych turniejach. To było gdzieś około 20 szkół. W związku z powyższym to była jak gdyby taki selekcja, nabór właśnie z tychże szkół. Teraz sytuacja jest taka, że znaczy tutaj to jakoś tak uciekło, ten temat. Jest dużo trenerów takich, bo jest łatwiej teraz zdobyć papiery na prowadzenie zespołów niż kiedyś, bo teraz wystarczy zrobić kurs i już masz uprawnienia. Są te boiska do Orliki, tam jest dużo różnych trenerów, którzy ściągają dzieci z podwórek, ze szkół i tak dalej. Dobrze by było, żeby oni to robili dla ŁKS-u. Gorzej, jeżeli to robią dla innych klubów, spoza Łodzi, nawet dla Lecha Poznań. Nie brakuje panu trochę futbolu na emeryturze? To znaczy mam zajęcie, mam bardzo fajne wnuczki, dwie, jedna ma niecałe 2 lata, druga niecałe 4. Tutaj dużo czasu im poświęcam. Czy mi brakuje? Brakuje mi. Jeszcze tak mi się wydawało, że jeszcze się gdzieś poderwie i coś jeszcze może spróbuję. No ale na razie nie mam pomysłów. Czas leci, też zdrowie jest ta jedno. Ale czuję się fizycznie dobrze. Jak mi się będzie bardzo nudziło, to może jeszcze się gdzieś spróbuję pozbierać. A jak w takim razie poza opieką nad wnuczkami spędza pan ten czas zasłużonej emerytury? Więcej czytam. To jednak wbrew pozorom dużo czasu mi zajmuje jednak tutaj trochę przebywanie z moimi małymi, fajnymi dziewczynkami. Mam działkę w Kujawsko-Pomorskim, na których regularnie wyjeżdżam, także czas szybko leci. Uważam, że to aż za szybko i taka tutaj jeszcze jakaś może działalność konkretna by może jeszcze się przydała nas. Ale na razie jest tak, jak jest, zobaczymy, może jeszcze się gdzieś zmobilizuje. A jakie są pana poza piłkarskie zainteresowania jeszcze? Dodam jeszcze jednak do tamtego tematu, że mam licencję cały czas aktualną. Teraz mam przedłużoną na 3 lata, od stycznia będzie najprawdopodobniej, bo mam wszystkie spełnione tam warunki. Także tutaj, jeżeli chodzi o papiery, leżą przygotowane, można je uruchomić. A propos tego pierwszego. A teraz, jeżeli chodzi o pasje inne, no w pewnym momencie nie było moją pasją, to był sport, była piłka nożna i to mi zajmowało, można powiedzieć, 90% czasu.
Także ciężko było tam coś, działka też mi zajmowała trochę czasu, tam trochę było różnych zajęć, ale nie mam takich, nie łowię ryb, nie poluję. Tutaj jestem spokojniejszy, jeżeli chodzi o te dodatkowe atrakcje. Spodziewał się pan tak udanego początku tego sezonu w wykonaniu podatecznego Wojciecha Stawowego? Tak jak tutaj już wspominałem, jeżeli jest dobry zespół personalnie, no bo można powiedzieć, że to odeszło jeden, dwóch zawodników, ale to czy on został, jeszcze doszło paru innych. Jeżeli jest praca, a praca tutaj jest solidna, bo jest i trener stawowy jest solidną firmą, jeżeli chodzi o pracę trenerską, no to musi być wynik. No to nie ma tak, że to pracuję, mam dobre warunki, nie brakuje mi niczego, no bo tutaj dodatkowo wszystko funkcjonuje na najwyższym poziomie, jeżeli chodzi o sprawy bytowe, to wynik musi przyjść, nie ma żadnych zawirowań, jest dość spokojnie, że no to jak zaskoczy, czasami idzie, prawda? I to jak masz trochę szczęścia, no to szczęście za tobą idzie. Udało się dobrze zacząć i fajnie, że to się ciągnie, nie? Że to się kontynuuje i na razie, no teraz znowu dwa ciężkie mecze, ale za każdym razem nie jest jakieś tam wyzwanie, no coś trudnego czeka. Ale ciekawy byłem, jak to się zacznie. Ciekawy byłem, no bo wiadomo było, jak się skończyło i wiadomo było, co się dzieje sportowo. Czekałem z niecierpliwością i uważam, że w pewnym sensie zaskoczyło tak dobre rozpoczęcie sezonu, nie tylko mnie, ale inne osoby też. Choć nie jest to jakieś takie zaskoczenie, które by mnie zwaliło z nóg. Czy na koniec, na bazie wszystkich swoich doświadczeń, trenerze poprosimy o garść, radę garść. Przestrój dla zarówno młodych zawodników, którzy gdzieś tam dopiero terminują do roli tego profesjonalnego piłkarza, i dla młodych trenerów, którzy szkolą tą młodzież i chcą zdobywać z tą młodzieżą jak najcenniejsze laury. Na pewno do trenerów, żeby solidnie traktowali swoje obowiązki, żeby nie po łebkach, nie na rutynie, tylko żeby robili wszystko, żeby swój warsztat udoskonalić. Żeby byli uczciwi w swojej pracy, sprawiedliwi w ocenie postępowania i żeby mieli szczęście, żeby im koronawirus nie zdziesiątkował drużyn, żeby mogli korzystać z owoców swojej pracy. I uważam, że jeżeli ktoś solidnie pracuje, to muszą przyjść jakieś owoce. Jeżeli chodzi o do młodych ludzi, trochę cierpliwości, troszeczkę zaufania do trenerów i muszą, no i pracowitość, praca, jeszcze raz praca, wykorzystanie tego czasu, żeby nie stracić tego, co się wypracuje na treningach w jakiś tam inny głupi sposób, żeby to wszystko się w jakiś tam sposób układało, to jednak muszą, no, poważnie podejść do sprawy i czekać, bo nie zawsze zawodnik osiągnie sukces, jeżeli ma tylko, ale jeżeli masz marzenia i jesteś naprawdę chętny, jesteś profesjonalnie pokładany, masz właściwą rodzinę, to pójdzie. No. Dlatego cierpliwości i pracowitości życzę wszystkim młodym ludziom, bo efekty będą, jeżeli te dwie podstawowe rzeczy będą spełnione. Warto zapamiętać te słowa, bo wypowiada je człowiek, który całe swoje zawodowe życie poświęcił szkoleniu dzieci i młodzieży. Moim gościem w Galerii Ukraińskich Sław był dzisiaj Wiesław Pokrywa, z którym rozmawialiśmy o szkoleniu, ale nie tylko, o tym, jaki był, jaki jest, jaki będzie łódzki klub sportowy. Dziękujemy za uwagę, pozdrawiamy, do zobaczenia.